W gospodarce na dzień dobry bieżące wydarzenie komentuje dla Państwa ekspert Instytutu Sobieskiego, pani Agata Kozłowska. Dzień dobry, witamy w Republice. Sporo wydarzeń, jeśli chodzi o infrastrukturę związanych z polsko-chińskimi porozumieniami, współpracą, a także z planem Junckera. W jednym i drugim wypadku za tym idą ogromne pieniądze. Pytanie, jak to będzie wyglądało w praktyce. Na przykład czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej, że chińskie inwestycje, ocenia się, że będą ogromne inwestycje chińskie w energetyce, czy w drogach, w kolei, które by dały dopływ do coś dużego, bardzo kapitału. Jeśli chodzi o drogi i kolej, to chodzi o budowanie tych szlaków transportowych, którymi będziemy transportować materiały sprowadzane na przykład z Chin, prawda? Tak. Jak to będzie wyglądało w praktyce w takim razie? No bo załóżmy, wyobrażamy sobie, że będzie budowana trasa kolejowa, trasa drogowa, jakaś trasa szybkiego ruchu. No i do konkursu czy do przetargu stanie chiński inwestor. I co wtedy? Na pewno taką współpracę z Chinami trzeba przygotować strategicznie, dlatego że u nas takimi inwestycjami zajmują się zarówno samorządy, jak i rząd, które zobowiązane są wybierać wykonawców w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Ta ustawa obecnie podlega nowelizacji. Niedługo wejdzie w życie jej nowa wersja, która umożliwia wybór wykonawców w oparciu o różnorodne kryteria, nie tylko w oparciu o kryterium ceny, bo pierwsze, co się pojawia, jeżeli myślimy o firmach chińskich, to oczywiście to, że one będą bardziej konkurencyjne cenowo tak, od naszych. Właśnie ceny, co też było bardzo zgubne, co pokazał przypadek przy budowie już na Euro 2012. Dokładnie tak. I to jest pierwsze takie czerwone światełko, które się zapala, jak słyszymy o firmach chińskich. Natomiast po pierwsze, no mamy do czynienia z bardzo konkurencyjnymi firmami, z konkurencyjną gospodarką, zarówno pod względem i pracowników możliwości realizacji przedsięwzięć, jak i pod względem kapitałowym. No niewątpliwie ten zastrzyk kapitału jest istotny i wpisuje się w strategię przedsięwzięć inwestycyjnych o bardzo ważnej, tych najważniejszych dla Polski. Stąd też niewątpliwie jest tutaj duża przewaga i istotna wartość tych firm chińskich. I to, co na pewno należy wziąć pod uwagę, to przygotowanie takiej strategii współpracy i wybranie takich formuł i od strony prawnej, i od strony organizacyjnej, aby umożliwić realizację właśnie tego na podstawie porozumienia z Chinami i jednocześnie wciągnąć do tej współpracy polskich przedsiębiorców. No właśnie, czyli jesteśmy jako państwo w stanie zrobić taką dobrą relację, powiedzmy, no konkurencyjności, ale także proporcjonalności, jeśli chodzi o relacje państwo, samorządy, czy państwo przedsiębiorcy, samorządy również i Chiny, no bo jest, mówi się na przykład, że firmy chińskie mogą być traktowane bardziej konkurencyjnie, ze względu na to właśnie porozumienie zawarte, chociażby podpisane wczoraj. A co w tym wypadku polskiej firmy? Polskie firmy wcale nie są w żaden sposób dyskryminowane czy odsuwane. Tak jak mówię, nasze prawo zamówień publicznych i różne formuły współpracy, chociażby partnerstwo publiczno-prywatne i długofalowe partnerstwo, umożliwia, że tak powiem, pożenienie tych wszystkich stron, tak abyśmy w efekcie mieli szybko, sprawnie, dokładnie zrealizowane inwestycje. I tutaj na pewno wpisuje się to zarówno w strategię i w plan rozwoju pana premiera Morawieckiego. Ale szczegóły poznamy dopiero jesienią. No myślę, że to jest dobry okres, biorąc pod uwagę teraz zbliżający się okres wakacyjny, na przygotowanie się do tego, tym bardziej, że równolegle ruszają prace nad strategią partnerstwa publiczno-prywatnego, która ma być też gotowa jesienią tego roku. Więc myślę, że jedno w drugie się wpisuje i tutaj proszę zauważyć, że to są takie kroki podejmowane z różnych stron, które służą temu samemu celowi, to znaczy rozruszaniu i wreszcie przeprowadzeniu tych inwestycji. To, co ja zawsze powtarzałam, również u państwa na antenie, to, że przede wszystkim najważniejsze jest dobry plan i dobra strategia. Przygotowanie się, rozeznanie, jakie mamy narzędzia w ręku do zrealizowania tych inwestycji. I to nie tylko jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o terminy, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o kapitał. Po naszej stronie teraz też przecież mamy PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju. Mamy różne narzędzia, właśnie takie jak partnerstwo publiczno-prywatne. Będziemy mieli nową ustawę prawo zamówień publicznych, która też odchodzi od jednego kryterium, jako kryterium ceny i umożliwia korzystanie z innych kryteriów przy wyborze wykonawcy, więc daje o wiele większe pole do popisu, tak aby w zależności od specyfiki danego projektu wybierać określoną formułę współpracy z wykonawcami. No mamy wreszcie partnerstwo publiczno-prywatne, które też nie należy traktować jako do jednej inwestycji, ale można patrzeć długofalowo i do pewnych obszarów inwestycji.
inwestycyjnych, tam gdzie po prostu albo brakuje środków, albo ten partner prywatny jest w stanie długofalowo zapewnić nam lepszą jakość, lepszą dostępność do tej infrastruktury. Tak. Z tej perspektywy ustawa z 2009 roku wymaga nowelizacji? Czy wymaga po prostu... O partnerstwie publiczno-prywatnym? Tak, chociażby. To znaczy... Czy ta ustawa wymaga dopasowania do planu Morawieckiego, czy planu Morawieckiego do ustawy z 2009 roku, żeby to grało? To znaczy, powiem tak, nie mamy jakichś oszałamiających wyników, jeżeli chodzi o projekty realizowane w oparciu o tę ustawę. Na pewno sama ustawa w stosunku do ustawy Prawo zamówień publicznych jest bardzo ogólna. Kilka rzeczy na pewno przydałoby się, aby skorygować. Mówimy między innymi o PPP, który jest realizowany w formie spółek handlowych. Jest to forma, która dopiero jest realizowana obecnie w jednym projekcie w Polsce, też energetycznym, przygotowywanym właśnie w Olsztynie w oparciu o spółkę partnerstwa publiczno-prywatnego. Także jest kilka elementów, nad nimi myślą różni eksperci, między innymi my w Instytucie Sobieskiego. Do tego odnosi się też ustawa o koncesji, która też jest przygotowywana, jest nowelizowana w związku ze zmianą dyrektyw unijnych. Na nią trwają prace. No i wreszcie też bardzo dużo zmieni nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, dlatego że partnera prywatnego możemy wybierać albo w postępowaniu koncesyjnym, albo w postępowaniu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. I nie patrząc tylko na cenę, jaką ten oferent oferuje. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie i będę prosił o krótką odpowiedź. Niestety, chodzi o plan Junckera, czyli plan finansowania bardzo ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, ale też nie tylko. Chodzi między innymi o taki projekt bardzo ambitny, 60 miliardów złotych na sieć żeglugi śródlądowej, czyli na przykład w pierwszej kolejności wybudowanie kanału Śląskiego, które połączy Odrę z Wisłą. Nowy rząd ma taki ambitny plan wybudowania nie sieci autostrad na ziemi, ale sieci autostrad wodnych. Czy pani to widzi w takiej perspektywie na 10-20 lat co najmniej? Gdyby jeszcze ten program, bardzo ambitny, popierany przez Komisję Europejską w kontekście walki z globalnym ociepleniem, tak, i z klimatem, wiadomo, barki nie produkują tyle zanieczyszczeń, ile samochody. Czy to jest realna, pani zdaniem, perspektywa? Według mnie tak i bardzo dobrze, że mówi się o tych inwestycjach i trwają jakieś prace przygotowawcze, dlatego że pomysły do mnie trafiały już kilkanaście lat temu właśnie pod kątem PPP, żeby przyjrzeć się ze względu na to, że nie było środków. Między innymi tego typu inwestycje też. I wydaje mi się, że jak mówię, połączenie różnych narzędzi, zgłoszenie tego do planu Junckera, gdzie plan Junckera również uwzględnia różne formuły realizacji inwestycji, dlatego że to są też inwestycje ryzykowne i kosztotwórcze, no takie, które... 60 miliardów złotych to nie są małe pieniądze. No nie są, dlatego myślę, że dobrze jest, poszukując różnych źródeł finansowania, nie tylko krajowych, nie tylko prywatnych, nie tylko chińskich, ale także z planu Junckera, czy środków unijnych, z funduszy unijnych. Wydaje mi się, że to są te narzędzia, którymi obecnie rząd startuje do rozpoczęcia tego wielkiego planu inwestycyjnego. I na to musimy zakończyć. Agata Kozłowska, Instytut Sobieskiego. Bardzo dziękujemy za wizytę Gospodarce na Dzień Dobry. A my za chwilę wracamy do komentarza Chłodnomokiem, a tam zapowiadanym przez Cezarego Gmyza News. A więc do zobaczenia za chwilę.